Panie Wojtku, czy po tej książce pan bardziej zrozumiał Kambodżę? No tak, oczywiście. Ja tam mieszkałem przez 2 lata, wcześniej jeździłem tam przez prawie 10 lat i przez tych 10 lat nie rozumiałem Kambodży, dlatego postanowiłem tam zamieszkać. W 2017 roku w styczniu przeprowadziłem się do Phnom Penh, żeby pożyć taką codziennością ludzi, którzy tam mieszkają i zdecydować, czy będę pisał książkę, czy jednak się poddam i zrezygnuję, że nie będę się na temat Kambodży mądrzył. No i Kambodży mądrzył. Ten język trudny jest polski. W każdym razie, no tak się udało, że przełamałem ten lęk, który mi towarzyszył przez te 10 lat, że jednak nie powinienem pisać o Kambodży. Kambodża jest trudna, hermetyczna, taka dla mnie nie do końca do pojęcia. No ale w końcu się udało. Jest książka Pianie kogutów, płacz psów. Czy coś przeważyło? Był taki moment, że pan powiedział, no okej, dobrze, to napiszę. To jest bardzo dobre pytanie. Być może był. Być może tym momentem była ta chwila, kiedy czytałem wywiad z doktorem Sotirą Chimem w gazecie ukazującej się w Phnom Penh po angielsku. To jest psychiatra, który opowiadał o tym, że on i jego koledzy w małej bardzo grupie takiej organizacji pozarządowej pomagają chorym psychicznie, którzy są uwięzieni w klatkach przez własne rodziny, które są bezradne wobec choroby swoich bliskich. Ci chorzy są skuci łańcuchami, zamknięci w jakichś chlewach, komórkach. I że ta organizacja, maleńka organizacja medyczna, jeździ do tych ludzi, przywozi im leczenie i skłania rodziny do uwolnienia tych chorych. Często po 20, albo 30, albo 40 latach. Wydawało mi się, że powstało bardzo dużo książek na ten temat. Zrobiłem szybki research w internecie. Okazało się, że takich książek nie ma. No i pomyślałem sobie, jestem reporterem, mieszkam w Phnom Penh. Dowiedziałem się o czymś tak niewyobrażalnym, o czymś tak strasznym, że można człowieka chorego za to, że choruje, trzymać w klatce latami. Że pomyślałem sobie, że nie mam odwrotu, muszę to o tym napisać. Tak powstała książka. Ci chorzy są głównymi bohaterami mojej książki, ale nie jedynymi. Generalnie Kambodża jak wspólnota, która radzi sobie albo nie radzi sobie z traumą ludobójstwa sprzed 40 lat. No o tym opowiadam, jak sobie oni radzą z tym, co sobie sami Khmerzy zrobili 40 lat temu. A proszę powiedzieć, jak zmienia się perspektywa, jeżeli jest się takim z doskoku, to znaczy podróżuje się tam, owszem, ale się tam nie jest i gdy już się tam zamieszka, to pewnie też ci ludzie z wewnątrz też inaczej na pana patrzą, inaczej pana odbierają. Tak, na pewno jest tak, że jak tam się mieszka, chodzi się do sklepu, chodzi się na bazar, chodzi się nad rzekę, to się widzi różnego rodzaju sytuacje, spotyka się różnych ludzi i potem część z tych sytuacji, że tak powiem, wypala i one trafiają do książki. Czasem może się urodzić jakiś fragment, jakiś rozdział, który ważny jest dla mojej opowieści. Wtedy, kiedy idę do sklepu albo idę na bazar. Bazar jest bardzo ważnym miejscem w kulturze Khmerów. Może równie ważnym jak buddyjska świątynia. Dlatego myślę sobie, że to jest fajny w ogóle sposób pracy. Jeżeli będę miał takie możliwości, to może kiedyś w życiu jeszcze powtórzę ten model, że gdzieś sobie zamieszkam w jakimś kraju, w jakimś mieście, którego nie znam, którego nie rozumiem, bo tam będzie się czaił jakiś temat, który czeka na mnie. Jest już jakieś takie miasto, kraj z tyłu głowy się kołacze, do którego chciałby pan? Problem polega na tym, że tych miast kołacze mi się kilka i muszę wybrać. Nie mogę być wszędzie. I zdecyduję, niedługo muszę podjąć taką decyzję, ale jeszcze daję sobie chwilę luzu.